Halo, halo, cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym 13 odcinku dzisiaj. Witam nowych widzów, dzięki, że tak licznie oglądacie serię. Patrzę na Social Blade, to mam plus 1100% wyświetleń, więc dzięki mega i widzę, że też serię oglądacie, więc giga jest miło, giga Koksmerz, właśnie streamy na Twitchu, tam sobie poddymiamy, a tutaj bardziej chillowa seria. No i co, widzowie, widzimy się i plan był taki, chciałem sobie oczywiście porozmawiać tutaj z gagatkami w mieście. Mówię, może jeszcze się czegoś ciekawego dowiem i natrafiłem tutaj i chciałem z tym chłopem tu porozmawiać i tu widzę jakaś jest zadyma, więc tutaj zaczynamy odcinek i wpadamy, co tu się dzieje? Gdybyś wdał się w bójkę z którymś z twoich towarzyszy, to przymknąłbym oko, ale ruszyłeś no tak. Któregoś z naszych, a teraz ja muszę coś z tym zrobić. Musisz wysupłać trochę grosza, a potem wszyscy zapomną o sprawie. No niestety, widzowie. 50 sztuk złota. Ile? Nie mam. Nie mam tyle pieniędzy. No to postaraj się je zdobyć, tylko nie próbuj okradać kogoś. Jasne, jasne, kappa. Jeśli ktoś cię na tym nakryje, wpadniesz w gówno po uszy. Dobra, jeszcze nikt mnie nie nakrył. Masz pieniądze? Aha, czyli... Nie mam dostatecznie. Ale słuchaj, jest problem, bo jest tam... Chciałem pogadać, a nie... Łe, to może z Kurtem chociaż trzy słowa. A najpierw muszę zapłacić grzywnę, widzowie. Ile to kosztuje? Ja mam 15 golda tylko, ale myślę, że może z tych skór, co sprzedam, to mi się uda te 50 golda gdzieś tam uzyskać, bo mogę posprzedawać te skóry dzika i tak dalej. Także ja tam biegnę, ale... A, to właściwie jest tutaj, ale nie wiem, czy tu będzie to ten ziomuś, bo on chyba za dnia jest z drugiej w ogóle strony, więc... więc nie wiem, czy będzie tu akurat, może chillował bombę, może by... A, jest! Chyba, że to nie ten akurat. To ty jesteś? Witam serdecznie, Markusa. Może ty widziałeś kogoś, o! Nie widziałeś gdzieś szwędającej się samopas owcy? Ta, widziałem. Ale to było szmat czasu temu, a zwierzę już dawno zdechło. Jak to się stało? Patrolowałem obszar w pobliżu rzeki, gdy nagle usłyszałem rzężenie zwierzęcia. Dobiegające z pobliskiego zapadliska. Pobiegłem sprawdzić, co się stało i zobaczyłem wilka dobierającego się do owcy. Musiała wcześniej spaść ze skarbu. O, Sadek. Miała połamane kopyta, ale wciąż wierzgała, przedłużając swoją agonię. Wilka szybko ubiłem. Owca była jednak w opłakanym stanie. Nie pozostało mi nic innego, jak oszczędzić jej bólu. Ale nawet nie wiem, do czego dotyczy to, co on mówi. Z tym, że jedno do tego barana? Możliwe, że wilk po prostu... Tam go znalazł? Znaleźć, czy co? Uczy mnie, uczarstwo, nauczysz mnie czegoś o tego. Przyniosłem trofea, ty też kupujesz? Chyba pamiętaj. Aha, ty pazury i kły, to nie chcę, to ja muszę tego. To trzeba poczekać do nocy i tu przyjdzie ten chłop, co kupuje skórę, o ile dobrze pamiętam. A ja tu nie mogę spać? Halo, no masz łóżko, no. Jak to nie mogę spać, jak ty masz łóżko? I masz tu też strzały. Chętnie ja bym sobie je jumnął. Ale myślę, że tutaj zatrzymam wam, bo to dzisiaj będziemy biegać w prawo, lewo, może też będziemy szli do miasta, ale to myślę, że oszczędzę wam pokazywania tego, bo to nie będzie nic ciekawego. Pewnie będę biegać i polować na wilki, no i muszę 50 golda zapłacić, więc widzimy się oczywiście, moi drodzy, za chwilę. Dobra, trochę się kimłem, siły zostały odzyskane, wyleczyłem się i który to jest ten, który... Ucz mnie. Nie ucz mnie, tylko który jest gościu, który kupuje trofea, w sensie skóry, to chyba ty jesteś, co? Słuchaj, potrzebujesz jakiejś pomocy może? Potrzebujesz jakiejś pomocy? Dumę? To zależy. Znasz się trochę na łowiectwie. Jak Giga Cox. Coś tam potrafię. Szukam kogoś, kto ubiłby parę bestii. Damy radę. Na zachodnim wybrzeżu wyspy znowu zalęgły się topielce. Z czasem gady zaczęły podchodzić pod mury, a Harry swoim zwyczajem postanowił za to obwinić myśliwych. Myślisz, że poradzisz sobie z tym zadaniem? Myślę, że oczywiście, że tak. Proste, nie takie, rzeczy się robiło. Na ich tereny lęgowe najłatwiej dotrzesz wychodząc z Silbach, zachodnią bramą, a potem kierując się leśną drogą na zachód. Powinny łazić całymi stadami w pobliżu klifów i linii brzegowej. Dla własnego bezpieczeństwa staraj się wyciągać pojedyncze osobniki
i szyć do nich z łuku lub kuszy, aż nie padną. Myślę, że sobie poradzę. Ile zdołasz. Jeśli znajdziesz gniazda, zniszcz każde, jakie... I chyba nawet wiem, gdzie to się znajduje, więc jeśli chodzi o to, to akurat nie powinno być problemu. Myślę, że powinniśmy pohandlować i ty rozumiesz, że kupisz skóry drożej, tak? Czy nie? To ty kupowałeś, to ty byłeś... Nie no, ty nie kupujesz skór drożej. To ktoś kupował skóry drożej, tylko nie wiem nawet, gdzie to znaleźć, gdzieś to było zapisane. Informacje ogólne. Handel, to ty będziesz? Sprzedaje mięso, podróżny handlarz, pasterz, trofea i amunicję. Łowca karden. A swoje trofea może. Myśliwy Markus może mi strzelać strzały. Nie, gdzieś tu była super informacja o tym. O, mam tu bestiariusz, czyli nie muszę mieć tego przy sobie, tylko wystarczy, że to przeczytam. Super, to już mi się podoba. Poznawanie, wytwarzanie zwojów, nie, nauka, wydobywanie, preparowanie zwierząt. Nie no, skupowanie przedmiotów. O, myśliwy z chęcią kupi ode mnie kły i pazury. Niejaki Frida skupuje wszelakie skóry z ssaków i gadów. Niestety swój zakład prowadzi w mieście. O kurwa. Ja myślałem, że... O jejciu. Nauczysz mnie? Cóż? No to niedobrze. On mnie może fajnie rzeczy nauczyć, ale ja oczywiście nie mam tyle... Tyle sianka przy sobie. No nic, a ty może mnie nauczysz strzelania z łuku, to chociaż... Dystans będzie większy, strzelanie i szybkość, to zawsze coś. I może za darmo mnie nauczysz, co? No nie, ale za 3 sztuki, 15 sztuk złota? No dobra, dajmy sobie i nauczmy się łuki plus 5. No i tyle, i wszystko. Tak sobie myślę. O! Całkiem pojętny z ciebie uczeń. Z takimi to aż miło pracować. Masz, niech cię to motywuje do dalszego szlifowania umiejętności. Dzięki, Markus. Dzięki. Eliksir zręczności, a co to? Pokaż. To jest ten eliksir, który możemy sprzedać i on mi daje... Jocie... A nie, premia zręczności. Ile? Poczekaj, za ile ty to kupisz? Pohandlujmy. 225 sztuk złota, ja bym był bogaty. Ale to daje mi premię do zręczności 3, więc... No, jeszcze akurat się powstrzymam, bo ta zręczność na razie mi nic nie da. Mamy coś tam lepiej, powinniśmy teraz strzelać z łuku. Ja mniej więcej chyba wiem, gdzie powinniśmy się udać, żeby zrobić tą misję z gadami. Możemy też pozbierać zlecenia i dzięki temu nazbieramy siana. Dzisiejszy odcinek nie będzie jakiś chyba turbo fabularny z tego co widzę, bo na razie będę chodzić w kółko. A i w ogóle jak najadę do góry, to wiem, która to jest północna i południowa brama. To jest południowa brama, co ciekawe. No i to by się zgadzało, bo na mapie jest na dole, czyli północ do góry, południe na dole, wschód na prawo i zachód na lewo, czyli normalnie tak samo jak masz na mapie. Takich prawdziwych in real life, więc dobrze to wcześniej wykminiliśmy. No co, to ja bym się kimnął chociaż do rana i trzeba zrobić tą misję i pozabijać te gady i może za to dostajemy jakiś porządny golda, bo ja mam dosłownie mam 0 złota. Oczyścić brzeg. Potrzebuję pomocy w topielców na zachodnim wschód, zachód brzegu wyspy do terenu wioski zachodnią bramą. Do terenu topielców na świecie dotrę wychodząc z wioski zachodnią bramą. Zachodnią bramą muszę wyjść, czyli wschód, zachód, czyli lewą bramą na mapie. Ale ta mapa jest odwrócona względem, jak tu jest południe, to tam jest północ. Czyli jak tam jest północ, to jak mam wyjść z zachodnią bramą, to jednak w lewo mam iść, tak? Czy nie? I powinienem iść, na początku miałem wrażenie, że tam, ale to jest chyba wschodnia brama. Coś mi tu nie gra. Wychodząc z wioski zachodnią, wschód, czyli w drugą stronę w ogóle mam iść. No dobra. Idąc wzdłuż rzeki, spoko. Myślałem, szczerze myślałem, że tu, bo tu też strasznie dużo topielców, ale to chyba nie o to chodzi. Może o to? Nie no, na pewno nie o to. Zachodnią bramą. Dobra, trzeba znaleźć zachodnią bramę. Wydaje mi się, że wiem, gdzie jest zachodnia brama. Tu jest północna brama. I w lewo jest zachodnia brama, tak? Chyba tak. I mniej więcej tutaj, idąc wzdłuż jakiejś rzeki, tak? Dobrze rozkminiam, wszystko kminka. Kminka jest dobra, czy nie jest dobra kminka? Wychodząc zachodnią bramą, żeby nie przedłużać odcinka, wychodząc za zachodnią bramą. Wzdłuż rzeki, jak my chyba tędy przyszli, a nie, my z drugiej strony przyszliśmy. To może tędy, zachodnia brama? Jest to zachodnia brama i co mam robić dalej? A potem idąc wzdłuż rzeki.
Powinien również rzeźć nadmorskich klifów. Wzdłuż rzeki, kurwa? Wychodząc z zachodnią bramą wzdłuż rzeki. No dobra, chodźmy. Zrobimy tą misję i tak. Dzisiaj nie mam nic ciekawego do zrobienia. Chciałem dwa odcinki wrzucić. Nie mam jakichś konkretnych planów. Na razie planem jest zdobyć trochę golda. Ja oczywiście tego golda będę robić raczej solo. Przy okazji grania sobie i przy okazji oczywiście streamowania, na które serdecznie zapraszam, tanki i gadymy. Ale gdzieś tu miała być rzeka podobno, chyba że ta rzeka będzie kapeńkę później. Już się gubię w przyciski, ny. A potem idąc do rzeki, pewnie również obliży się w pobliżu nadmorskich klifów, tych samych, w których sprzętnicy wyrzucili mnie i moich towarzyszy. Okej. Ale przecież to nie była ta brama nawet, z której nas wyrzucili. Ja nie wiem, czy ja dobrze idę. Zachodnią bramą. To musi być ta brama, prawda? No tak, zachodnia brama. To była zachodnia brama. Idąc wzdłuż rzeki, ale tu w prawo ani w lewo nie możemy iść, więc na razie musimy iść do przodu. Przy okazji pozbieram te skóry. Zostawię te skóry i nie będę ich sprzedawać, bo podobno w mieście chodzą drogo. Więc do tego miasta na pewno się udamy. Młody sierwojad, no to są raczej mobki na hita na szczęście. Zobaczymy, czy szybciej strzelam z łuku, albo czy z dalszej odległości mogę strzelić, na przykład stąd. Może trochę strzelam szybciej. Nie jest to jakieś turbo zauważalne, ale... ale może gdzieś tam sos piąty strzał leci szybciej. Powolutku, bo powolutku, ale do celu. Za 15 golda było chyba worth. No i tak nie mogłem na nic więcej, nie było mnie stać, więc... Koko! I jaja sierwojada też by się przydały, no bo... no bo drogę sprzedamy, ale tu problem jest z mamoną. Świepicy niestety nic nie uzbieram. I to rozumiem jest to siedlisko, tak? Wzdłuż rzeki. Czyli to co mamy wyczyścić to jest to miejsce. To miejsce wygląda jakby tam coś na przykład przed nami było. Tam gdzie teraz główkę mam. Tam się udamy. Zobaczmy czy pokonamy w ogóle topielca, kurwa. Jest wygłodniały, więc nie... ojejciu, dobra. Głodny topielec, akurat łatwy topielec. Szkoda, że nie mogę z nich zbierać skór i tak dalej. Ty, co ja zebrałem? Co to było? Buława kondominum. Dziwna nazwa. Wymagana siła. No takie średnie bym powiedział. Warto to zapisywać, bo tu nie wiadomo co mnie spotka. Tu są w ogóle jakieś nowe moby. Z tego co słyszałem to są tego w ogóle. Rośliny, które nas zabijałem. Jak w Wiedźminie takie rośliny były w tym dodatku. Czy tu pod tym coś będzie? Jaskinia? Nie. A szkoda. Witam serdecznie. Wygłodniały topielec. No jesteś Bobem. Łe, Bobik. Bob. No takie wygłodniałe topielce to raczej łatwo sobie poradzimy. Idąc wzdłuż rzeki, no dobra. Ja bym się cofnął i szedłem z ten wzdłuż rzeki, tylko z której strony wzdłuż rzeki? Zaszuć wędkę, a nie mam wędki, a szkoda, perła. Perła może być trochę warta. Ile jest warta perła? Pokaż, pewnie nic na mnie niestety. 120, jednak coś tam jest warta. Dobra, chodźmy, bo w ogóle trzeba zbierać doświadczenie też, więc przydałoby się pozabijać te krwiopijce. Chodź tu. Rzeczny, o kurwa, to jakiś gigakoks krwiopijec, na szczęście mnie nie zabił. Nie trafił mnie w ogóle. Ale wyglądałem groźnie, chodź tu. Cyk, o kurwa. O, już widzę ile biją, pozdro. Nieźle, nieźle bijesz. Uj. No to już się zaczyna tutaj niebezpiecznie. Jakąś płotkę może, mięso, coś zjeść, potrawę, coś gotowaliśmy, co to jest? Zupa z ziołami. Weź se zjedz dwie zupy. Dobra, to ja jednak na drugi brzeg idę, bo tu jakaś tragedia. Rzeczne krwepice, to jakieś gigakoksy są. Pierdalamy, chyba wzdłuż rzeki mamy iść, to jak tamtym pójdziemy wzdłuż rzeki, to będzie spok. Tu się wydaje, że jest 3 giga... giga słabsze mobki są, więc... więc chodźmy tędy. Nie mamy jeszcze tego ulepszonego pancerza, myślę, że on by dużo pomógł, ale on kosztuje 500 golda, więc staramy się zbierać tutaj golda, porobić misję, porobić te zlecenia przede wszystkim i wtedy będzie 1000 razy fajniej, jak porobimy te zlecenia. Może dzisiaj zrobimy taki odcinek zleceniowy.
Może pochillujemy bombę, pozbieramy sobie zlecenia. Mi też jak pomysł, jakiś kontencik jest. Czy to mogę zebrać, czy to zwykła trawa? Zwykła trawa. Witam. Oj, trochę dużo was. Trochę was dużo. Wygłodniały tropielec, cyk. Mały krwiopijca, cyk. Wygłodniały tropielec, cyk. Misja wypełniona? Nie, bo muszę zniszczyć te gniazda. Ale to spokojnie zniszczymy. Jak się jest, zniszcz gniazdo, tak. No i sadek. Po jajca. Brakuje mi trochę, że na przykład nie mogę tych jajek zebrać. Tylko mogę sierwojada. Brakuje, mogę porobić. Ja lubię, jak jest masa dziwnych przedmiotów, to wtedy nadaje takiej kolorowości temu światu, a nie tylko jajo. Tak masz jajo, tego jest więcej warte. Ja lubię takie małe szczególiki, które sprawiają, że gierka jakoś tak się lepiej gra. Ale i tak już pododawali do Gothica tutaj do rozszerzenia dużo mobów, dużo rzeczy, dużo misji, więc i tak szacunki dla nich. Dobra, drugie gniazdo. Czy jeszcze coś mam zniszczyć, czy misja wypełniona? Chyba jeszcze. Bo nie mam nowego wpisu. No chodź tu. Tyk, tyk. Do domu. Chyba jeszcze jeden i misja będzie wypełniona. I spadamy do miasta. Już mam tą drogę do miasta. Oczywiście oszczędzę. Wszystko? Wszystko czy nie wszystko? Nie wygląda jak wszystko, a powinno być wszystko. Oczywiście, samych, przy których przemytnicy wyrzucili mnie i moich towarzyszy, to ja mam jeszcze dalej iść? Może po drugiej stronie? Nie wygląda, żeby po drugiej stronie coś było. Niby gniazda chyba zostały tutaj zniszczone, ale chodźmy jeszcze dalej. Niby mam na tamten brzeg jeszcze u nas tam, gdzie mnie wyrzucili, mam tam zajrzeć. A o kurwa, to co to jest? Zagad niebieski. Coś czuję, że ten gad niebieski to będzie giga przeciwnik. I nas zmiecie z planszy jednym ciosem. Dlatego fast saving, ale co? Że ja mam większy jaja niż mózg, to idziemy tam. Ty jesteś topielec, tylko jakiś giga dojebany. Topielec morski, jak ty oj. Oho, aha. No tak myślałem, widzowie, właśnie, tak. Tak właśnie myślałem, mam nadzieję, że im gniazd nie muszę rozwalać. Mam nadzieję, że one nie mają gniazda. No, wczytuje się długo, więc na chwilę zatrzymy. Dobra, i biegniemy dalej, zobaczymy czy tutaj jest jeszcze coś do rozjebania. Czy to one tam mają gniazdo jakieś? No nie wygląda, żeby tam miały gniazdo i mam nadzieję, że... A może tam są gniazda, co? Może tam na brzegu to są gniazda, tam. Ja tam widzę, ja tam idę. Może tam gniazda, trzeba tam iść może. Gdzie na brzegu? Wydaje mi się, że istnieje spora szansa, że to są gniazda topielców. I to właśnie do nich miałem się udać. Chodźmy tam. Ty jesteś wygodniałym topielcem. Dobra, to z tobą sobie poradzę. Trzeba zwracać uwagę na niki bardzo. W sensie na nazwy tych jakby... Czy jest na przykład młody wilk, stary wilk. Chodźcie tu. Akurat z wilkami nie mam problemu, bo nawet te najlepsze padałem, czyli te zwykłe wilki padałem na hita, więc to jest chillera. A przy okazji zawsze te skóry. Zostawiam te skóry, bo później je sprzedamy w mieście. Czy to jest gniazdo? Nie. Ale no trochę wyglądało jak gniazdo. Warto było sprawdzić. Czyli musimy iść dokładnie tam, skąd nas wypierdolili. I tam pewnie będzie jeszcze jedno gniazdo. No dobra, to chodźmy tam. Oczywiście drogę powrotną wam oszczędzę, bo to będzie pewnie 10 minut wracania z powrotem. Ale już tam dojdźmy, bo to jest niedaleko. Daj, tuptuś. Szukamy gniazd, a przy okazji zawsze jakiegoś sierwojada warto ubić. Zawsze taki jakspik. Po 30, po 30, ale spoko. Zawsze to jajko możliwe. Jest, ostatnie gniazdo. Wygodniały to pies. Mam nadzieję, że ostatnie. Jeszcze z takiej odległości nie umiem strzelać. Ale tym więcej się uczę łuku, tym bym potrafił bardziej. Będę potrafić bardziej. Tyk. Chyba, że nic nie zbieram nawet pazurów z tych topielców. Zniszcz gniazdo. Misja wypełniona? Nie no, jeszcze muszę iść.
No chyba jeszcze, kurwa, bo gra mi nie mówi, że to koniec. Wino. Czyli faktycznie musimy zajrzeć tam, skąd nas wyrzucili, skąd przybyliśmy? Czy ja tędy tam dojdę? Czemu ciągle mapę? Tych samych, przy których przemytnicy wyrzucili mnie, okej. Okay. No dobra, czyli nie mamy chyba wyjścia i trzeba się udać tędy. O ile dobrze kojarzę, to tu nas wyrzucili, prawda? Mogę tu pójść z buta? Chyba nawet lepiej będzie, jeżeli przejdziemy tam z buta, bo przy okazji jakieś chociaż zabijemy wilka, skóra, coś tego. A tych skór już mam sporo. Aż się pochwalę dla widza. Ile mam skór? No sporo w sumie. Nie tak dużo. 10, 8, 16. No to nie tak dużo. Ale jeżeli będą dużo kosztować w mieście i powiedzmy sporo chłopc da, bo z tego ogłoszenia wiemy, że tam kupują w mieście. Fajne to ogłoszenie, bo dzięki temu ja na przykład wiem, bo tak to normalnie już bym sprzedał te skóry. Więc spoko. Może znajdziemy jeszcze jakieś ogłoszenie i dzięki temu nie będziemy sprzedawać przedmiotów, tylko je trzymać w eku aż do momentu, kiedy ktoś zapłaci więcej niż 1 golda. O, tu już jesteśmy blisko, bo ja to pamiętam to miejsce. Początków. Złoto. Plus 1 golda. Tu było zebranie, o ile dobrze pamiętam. I decydowaliśmy, czy idziemy z Jornem. Ciekawe, co by się stało, jakbyśmy poszli z Jornem. Czy by... Nie no, też by go na pewno ukąsiło. Ale i tak spoko, że dali nam taką opcję. Witam, topielec. Nowy wpis, bez śladu. Ja to zwykły topielec jest, a przecież to jakiś gigakoks topielec, o kurwa. Przecież ja nie mam szans. To mnie ma na hita, ale mam pozycję górną. Cyk. Cyk. Żebym nie padł, bo gdzieś zapis na pewno mam daleko. Sejwik. Sejwik, żeby tylko żeby się on nagle nie ogarnął i nie zresetował. Cyk. Cyk. Tyk, tyk, powolutku. Gorzej jak nam... O kurwa, gorzej jak nam się strzały skończą. Dobra, trzeba to rozegrać inaczej. O wiele bardziej taktycznie. Dawaj mi tu, kurwa, sopel lodu. Lodowa strzała. Oś tu topielec. Cyk, wszystko. Pograne. Niż gniazdo i wydupcamy. I mam jeszcze jakiś wpis w dzienniku. Koniec? O kurwa, jeszcze tam muszę iść? No to chyba była misja na trochę wyższy poziom. Ale może za to, jak już za to muszę na pewno w chuj ksiana zgarnąć. Więc może będzie dobrze. Lodowa lanca to chyba większy damage zadaje. Zaklęcie wodne, ale to ja nawet nie wiem, czy ja tyle many mam. 100 many to zużywa. To ja nawet nie wiem. Kula ognia też se może ustawię. Cyknę se coś na manę. Mam coś na manę? Jakąś potę? Mam, ale te potki tyle kosztują, zaraz mi kurwa żal to... Trzeba było jakąś pietruchę opierdolić. Jocie krynca, pietrucha to daje many. I mamy jakiś nowy wpis, chętnie przeczytam. Bez śladu, postanowiłem sprawdzić okolice wybrzeża, czy przypadkiem nie znajdę tam jakichś tropów Jorda. Niestety nie znalazłem. No, nie do końca po to się tu znalazłem, ale niechaj będzie. Zapiszmy. Nie warto jest robić zapisów na jednym save, bo się może coś zbugować. Ale już dobra, zaraz zmienimy. Witam, cyk. O kurwa. No i wszystko, pograne. Żegnam serdecznie. Oj, 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 to będzie ciężko, ale mam jeszcze jedną tak zwaną taktykę na wyciągnięcie przeciwnika i zniszczenie gniazda. Czyli on będzie za nami biegł, my cyk w gniazdo i szybka ucieczka. Zobaczymy. Albo może tą lancą my go zamrozimy i wtedy cyk gniazdo i ucieczka. Co prawda nie zabijemy niestety tego topielca, bo jest jakiś przepotężny. Ale zniszczymy gniazdo i może dostajemy z 300 golda. Jak przynajmniej 100 złotych monet za to nie dostanę, to giga nie było worth. Lodowa strzała, co tu jest? A to co ja rzucę... Poczekaj, lodowa strzała, lodowa lanca, kula ognia. No lodowa lanca to jest chyba giga najlepszy spell. O, no i wszystko, pograli. A jak wpierdolę się do wody, co zrobisz? Co zrobisz? O kurwa, ty umiesz pływać? Ty, ale nie bijesz mnie jak pływasz. Ale pływasz za mną, skurwysynie. To się nie dogadamy. No tak, to pielec morski.
Pogadali. No i wszystko. Dobra, widzowie. Coś czuję, że niestety będę to musiał misję przejść solo. Jakoś to będzie trzeba ogarnąć. Zużyć 15 kul ognia, zająć taktyczną pozycję. Coś zaraz wymyślę. Nie mamy też strzału. Chyba... A nie, mamy strzały. Mamy strzały, tylko mamy je w kołczanie. Trzeba je odblokować. Zaraz coś wykminie i pewnie się za sekundkę widzimy. Czysta IQ. Zbugowałem go dokładnie w tym miejscu, w którym zbugowałem poprzedniego moba. Więc no to nieźle se pobagowałem. To se pobagowałem. Nie ma niezłe bugi. Pobagujesz ze mną. Dobra, to żartowałem, widzowie. No i wszystko. Ta, nieźle. Zbugowany mob został. Dobra, widzowie, rozjebałem mu z buta gniazda. Spierdalamy. Oczyścić nowy wpis, czyli się udało. To on tu przeczekał, obiegłem 6 razy w kółko i misja wykonana. Oczywiście, że moba nie zabijemy. Nie wiem, jak tu się patrzy do tyłu i szczerze mówiąc zaraz ginę, coś czuję, mam takie dziwne wrażenie. Ale skoro to morski to pies, to mam nadzieję, że zostanie tam, gdzie skąd przylas. Już mnie nie gonić? Muzyczka się zmieniła, mam nadzieję, że nie. Ale w razie czego to szybki sejwik. Tym razem są to szybkie save'y SSD. Uje. Dobra, misja wykonana, pokaż. Myślę, że nie znajdę już więcej gniazd, pora wracać. No to tą podróż z powrotem, no to umówmy się, że no nie będę tego pokazywać, bo to nie ma raczej nic ciekawego do pokazania, więc widzimy się po prostu, jak będę na miejscu. Dobra, widzowie, jesteśmy na miejscu, misja została wykonana. Powiedz mi, ile golda dostanę z tego. Ale wam montaż wale na żywo, żebyście nie musieli biegać, bo już w ogóle możecie napisać, czy wolicie, że tak nagrywa odcinki, czy wolicie, żebym to jedną serią i biegał z wami i te 4 minuty pierdolił jakieś głupoty. Jak chcecie, ja tam mogę te 4 minuty gadać głupoty, ale wydaje mi się, że tak będzie nawet sprawniej, bo to jest tylko zwykłe bieganie i w sumie nic nie robienie. Tak sobie tylko stoję, biegam i tyle. To z tobą było to misja? Prawda, że to była... Kurwa, to nie z tobą... Nie no... Z kim? Do kogo ta była ta misja? Myślę, że nie znajdę, że pora wracać do Karde... Nie! Jocie kryńca. A ja naprawdę, czemu ja nie mogę na tym łóżku przeczekać? No masz tu łoże, leżę. Dlaczego nie mogę w nie kliknąć? Może nie ma napisane i mogę. No i wszystko. Czyli mogę jednak. Dobra, do północy, bo oni se wtedy tu chillują. Już wychodzę. Witam serdecznie. Słuchaj. Mam wszystko, czego potrzebujesz sprzedać skóry i futra? Nie rozumiem. Mam wszystko, czego on jednak skupuje te futra? Masz dla ciebie. Masz dla ciebie. Masz dla ciebie. Jo ci kryńce, jak ja bym wiedział, to jakie moje życie by się zmieniło. Ale to dobra, to myślałem, że tylko w tym mieście sprzedałem futra, ale tu też mogę. Dobra. Topielce nie powinny już zagrażać mieszkańcom. Udało ci się wybić wszystkie bestie? Topielce uwiły sobie parę gniazd na wybrzeżu. Wszystkie jaja zniszczyłem. Co mogę powiedzieć więcej? Dobra robota. Wyświadczyłeś nam wszystkim ogromną przysługę. W nagrodę weź tę garść ziół. Zebrałem je podczas ostatniego patrolu. Może ci się do czegoś przydadzą. Zostaje w nagrodę jebany garść ziół. Ale no dobra, smoczy korzeń, zębaty ziele i goblinie jagody. To jakby zestaw ziół, kurwa, giga koksa, tak? Zębate ziele 200. Szczaw królewski, jo, cię kręca, ile kosztuje. No i goblinie jagody 500. No, okej. Okay. A jeszcze zębate ziele też, smoczy korzeń też 500. Jak go zjem bezpośrednio mogę? Tak, mogę. Zwiększę krzepę fizyczną. Nie, my to przerobimy smoczy korzeń, jeżeli się nauczymy, na miksturę i wtedy miksturę sprzedamy za giga potężne pieniądze. Tak bym się raczej skupił. A jakbyś ty chciał kupić ten korzeń, co mi dałeś, to ile byś dał siana? 75, no niby opłacalne, bo ja bym się nauczył wielu rzeczy. Ale może nie teraz. Teraz to ja mam inny plan. Teraz to mam plan taki, że zobaczcie, ile mam tych zleceń. Pozbierałem wszystkie ogłoszenia, jakie są. Odwiedź kuźnię, dobra, Stone mi pomoże, jasne, trener Paul, to już wszystko znamy, jasne, że tak, trener Markus,
Chcesz upolować sierwojada, a może ochronić się przed wilkiem. Zręczność rozwija, jasne, bo my już tu, to są tablice ogłoszeń, ale my te wszystkie informacje posiadamy. Jeżeli nie będziemy posiadać, to nam wyskoczy nowy wpis z tego co kojarzę, więc... O! Lista zarejestrowanych handlarzy na terenie wioski. Bastian, karczmarz, jeżenie, Remi, rzeźnik, mięso, kardy, łowca, trofea. W wiosce obowiązuje różne pozwolenie, handel obwoźny. Handlarze podróżujące na wyspie na cień zatrzymuje się w pobliżu karczmy na głównym. Dobra, nie wiem co tu niby nowego wyskoczyło. Niebezpieczne tereny wokół wioski. To jest misja chyba, tak? Łowy w służbie mściwego Sir Ramseya. Miłościwego. Ostrzegałem przed samotnymi wędrówkami. Szczególnie bezpieczne są. Lasy na północ, aha. Dziwne kamienne znaleziska, proszę. Nowy spis, kupowanie przedmiotów. Do wszystkich mieszkańców wyspy Archolos. Jeśli znajdziecie wielkie szaro-niebieskie kamienie z wyrysowanymi znakami, to ja najszybciej dostarczę je do maga Laudusa w mieście Archolos. Kamienie te nazywają się magicznymi rusami, są wykorzystywane jedynie przez wyszkolonych magów. Dla osób niewtajemniczonych nie będą miały żadnego zastosowania ani wartości, a magowie wojny znajdą w nich nowe i godne zastosowanie. Każdego obywatela... O, sowita nagroda. No i dogadani. Warto zapamiętać, mamy pewnie nowe misje. Zapotrzebowanie. Ze względu na nagłe spore zamówienie rzeźnik Remi pilnuje zakupi tuzin poniższych rodzajów surowego mięsa. Kurwa, surowego mięsa. Wszystko mieliśmy, ale usmażyłem. Należy pamiętać, by mięso było świeże i surowe. Wszystkich łowów zachęcam sierwojada. No na pewno jak będziemy mieli, to na pewno mu sprzedamy. Informacje odnośnie kolejnej fali uchodźców. Dobra. O co tam było napisane? To może ciekawe. Traktowali wszystkich naszych gości z szacunkiem. Wszystkich uciekinierów obowiązują te same przepisy. Dobra. Zapotrzebowanie Jill. Kolejna misja. Kucharka Jill pracuje na dworze. Próbki proponowane dalej należy co? Z chęcią wypróbuję nowe potrawy, które mogliby podać zarówno podczas wytwornych przyjęć, jak i codziennych obiadów. Zgodnie z bezpośrednim rozkazem Sir Ramseya, zabranie się przepysznych jakichkolwiek... Przynoszenie jakichkolwiek potraw zawierających składnikom mogą na stałe wpływać na zdrowie. Nie należy również przynosić większych ilości tej samej potrawy. Każda porcja zostanie jednak sowicie wynagrodzona. No i to mi się podoba. Mag Lokwar z wioski przyjmuje 10 sztuk niebieskiego bzu i za każdą zapłaci pełną wartość w złocie. Może pojedynczo możemy przynosić. No i super, ty. Kopalnia Gildii. Zapraszam wszystkich zainteresowanych do pracy przy wydobywaniu złota. Oczywiście, że da. Dostęp do naszych złóż między Silbach a obozem strzelarzy. Po uiszczeniu drobnej opłaty za wejście będziecie mogli wydobywać złoto tak dużo jak zechcecie, a ja umiem złoto i wydobywanie. Niezależnie od waszych umiejętności wydobycia, zawsze znajdziecie tu coś dla siebie. Jak gdy już wyjdziecie z kopalni, ledwo nosząc wszystkie błyszczące bryłki, nasz kowal z chęcią wymieni je dla was na najprawdziwsze złote monety. Do kopalni najłatwiej dotrzecie korzystając z naszych gońców. Za kilka moment bezpiecznie doprowadzą was na miejsce. Okej. Warto zapamiętać taką informację. Inne zamówienia skóry i futra. Więc czemu ja kurwa tego wcześniej nie czytałem, tylko mu teraz sprzedałem? On by pewnie 7 razy więcej zapłacić. No ale dobra, można dostarczyć, bo to ten sam chyba nie? Karden. Karden spotkać można za dnia na ścieżce, natomiast w godzinie wieczorem przebywa w obozie myśliwskim. Jasne, że tak. Bestia znów atakuje. Co się dzieje? Kolejny farmer zginął, jasne. Niebezpieczne traktaty na wyspie Archolos. To już czytaliśmy, ale możecie sobie przeczytać. I niepokojąca bestia. Farmerzy w Silbach przestrzegałem przez zebranie się na polu wejście w mrocznych lasów. Dobra, ja już widzę, bo widziałem jaki był obrys tej bestii. Zgaduję, że to nie jest bestia na mój poziom. Co możemy w ogóle w kotle zrobić? Jakieś... O, czyli nic. Kiedyś mogliśmy też nic w sumie, beznadziejna była ta mechanika. Myślałem, że teraz możemy coś na przykład ugotować. Co robimy dalej? Ile mamy? 34 minuty. No to myślę, że trzeba na sam koniec chociaż poddymić i porozmawiać. Dzisiejszy odcinek jest taki chodzony i w sumie tu nic za ciekawego nie robimy. No ale tak jak mówię, dzisiaj te dwa odcinki takie zrobimy sobie bardziej chillowe, bo ja to tylko nagrywam. Idę montować rewinda i muszę jutro wcześniej wstać, więc dzisiaj na chillku. Idziemy zapłacić 50 sztuk grzywny.
Masz pieniądze na... Mam. Chcę zapłacić grzywnę. Mądry chłopiec. Dopilnuję, żeby mieszkańcy o tym usłyszeli. Sprawę możemy uznać za załatwioną. No i wszystko. No i teraz mamy... Jak się mają sprawy? Mamy fabularne rozmówki. Odkąd pomogłeś rozmówki. Nam z kilkoma problemami, jest trochę lepiej. Gdyby jeszcze wszyscy twoi towarzysze byli tacy pomocni. Okej. Okay. Ezekiel chciałby zastąpić Wejta na stanowisku handlarza w wiosce. Rozumiem, że Wejt jest o wszystkim poinformowany. Oczywiście. I na dodatek bardzo zadowolony z takiego obrotu wydarzeń. No dobrze. Skoro ręczysz za tego Ezekiela, szkoda, że Wejt nie ma ochoty dłużej sprzedawać swoich towarów w naszej wiosce. Ale widać, taka kolej rzeczy. Masz tutaj zezwolenie dla Ezekiela na handel w wiosce. Wszystko. Z tobą mogę coś pogadać? Ty masz coś ciekawego, nie? A ja myślę, że wy coś powiecie ciekawego, kurwa. Tu coś się będzie działo, jak jest zadyma, widzę was dwóch, myślałem, że oni krzyczą na siebie albo coś. Poddymiają coś, a tu giganudy. Trzeba znaleźć jeszcze żonę. Żonę szefa. Radnego. Starszego miasta. Gdzie jest żona starszego miasta? Pewnie w łożu. Ale w którym i z kim? Tolo, żona, witam serdecznie. Aha. Ty, a tu jest... A ja umiem przecież w otwieranie zamków, widzowie. Oczywiście, że umiem w otwieraniu zamków. A tu nikt nie pilnuje zamków. Yes, sir. Tylko czy wy macie tu kufry? Oczywiście, że macie tu kufry. No to co? Trzeba za pożyczkę zrobić, bo może być ciężko. My oczywiście później oddamy wiosce, bo będziemy tu sprzedawać rzeczy i wioska będzie rozkwitać. Tylko pomyślmy... Co ty tu robisz? Pomyślmy o tym jako inwestycji w przyszłość. Ty, skąd ty mnie widziałeś niby? Lewo, prawo, prawo. Lewo. Lewo, prawo, 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 lewo, prawo, 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 lewo. No i wszystko. Ognik. Wino. Skórzany mieszek. Złoty puchar. Wieloletnie wino. Dobra, chyba się opłacało. Ja mam, chłopie, podstawowy... Podstawowy... Nie, to jest zestaw dla początkujących kradziejów. Także spokojnie. Kosztowało mnie to jakieś grosze i 13 wytrychów dostałem. Jak koks. Dobra, musimy dostarczyć jeszcze tą wiadomość. Aladdin wydał Eskielowi zezwolenie na handel wiosce. Muszę mu je teraz zanieść. Plus te układy wypadałoby kupić, no ale one kosztują 200 golda, a ja mam... No, 96. I widzę, że tutaj w gierce się raczej opłaca sprzedawać rzeczy. Nie tak randomowym ludziom po prostu z handlu, że tak klikam i nic sprzedaję rzeczy, tylko jednak czekać na taką fajną okazję i jednak zostawić sobie ten ekwipunek, jaki mamy i kiedy przyjdzie dogodna okazja, to sprzedać tego kurwa jak najwięcej. Ezekiel, czy to ty tu sobie siedzisz? Nie ty. Gdzie będzie Ezekiel? Czy on będzie w farmie, czy on był... Czy on kurwa był tam, gdzie poprzednio był na tych, na grobach się modli albo coś takiego? A ja tu przybyłem jak nobas. Zobaczę jeszcze w karczmie i jak coś tam wam pominę, tą misję i będziemy kończyć. Znaczy, pominę wam tą drogę i będziemy kończyć. Chyba, że tu piję. Ezekiel! No nie ma go tu. No to pomijam wam to i widzimy się na cmentarzu. Dobra, jest tu. Może i 15 sekund usiedzą, ale to 15 sekund sewnięte dla widza. Słuchaj! Chciałbyś zastąpić handlarza Wejta w wiosce? Chętnie. Mógłbym zostać blisko grobu córki i mieć na niego oko. Wito mógłby odstrzelać ci kontrakty. Odstrzelać ci kontakty do swoich dostawców. Cholera, niestety nie mam żadnych pieniędzy. Złota nikt mi tutaj nie pożyczy. Jedyne co mi zostało to ten kamień. Jest sporo wart. Nie pytaj jak go przemyciłem. Oka. Weź go. Może uda ci się go korzystnie sprzedać. Bryłka rudy. Proszę o to zezwolenie na handel. Oto zezwolenie na handel w wiosce. O cholera, udało się je zdobyć. To wspaniale. Zatem zabieram się do pracy. Dziękuję. Spoko, nowy wpis. Czy misja została? Misja została zakończona, ale ja bym jeszcze te kontakty kupił. Pokaż, on mi dał bryłkę rudy. Gdzie jest ta bryłka rudy? Ile ona kosztuje? 200. Ja nic za to kurwa nie kupię.
Chyba, że on może mi Mark zapłaci za bryłkę rudy więcej. To by jakoś logiczne było, ale... Ej, ty. Ale dobra, pokaż. Ja bym te kupił, te kontakty. Dla niego. Mam nadzieję, że mogę i teraz nie sprzedam. Ej, co to za amulet? Do max punktów trafień i many? To czemu ja nie wiem, że ja mam... Ja mam jakiś, kurwa, obronę przez ogniem pal? Skąd nie mam takie rzeczy? Słuchaj. 30 golda za to. Jo, cię kręca. Ja mam coś, co kosztuje dużo? Chyba nie za bardzo. Chyba będzie trzeba popolować i porobić te misje. Ja będę chyba musiał je solo porobić. Bo tak, w innym wypadku widzę, że może być dość tak zwana ciężka sytuacja. Czy ja mam coś dobrego na te goblinie jagody? W teorii ten korzeń mógłbym sprzedać. Ja chcę sprzedać ten korzeń. No niby i tak nie będę iść w krzepę fizyczną. Mogę ci sprzedać to, ale wschodni fiołek w ogóle, nie? Bo ty to kupujesz, nie? A nie, ty niebieskie bezy kupujesz. Ło, dobra. Dla ciebie. Dobra. Dobra, dobra. Nie sprzedaję mu niebieskie bezy i mamy golda? Mamy golda. Idziemy jeszcze to kupić w sumie. Idziemy szybko do tej kaszmy, kupimy te kontakty. Chociaż nie wiem, czy się to opłaci, ale może dzięki temu na przykład będziemy z Ezekiela, on będzie miał dużo rzeczy i będziemy mieli dzięki temu taniej. Kiedy to jest może inwestycja w przyszłość, dokładnie tak. A może ja się czegoś ciekawego dowiem i ja będę miał kontakty. Zobaczymy, w każdym razie idziemy tam. A mogłem przeczytać, co dostaliśmy, to, co pisze na tym pozwolenie, ale jak już oddałem, to chyba po ptakach. Witam serdecznie. Słuchaj, Wejt. Ugadani jesteśmy. Ile chcesz za swoje kontakty? Z racji tego, że mi... No dobra, masz. Pieniądze. Świetnie. Przyślę swoich ludzi do Ezekiela. Nie pożałuję tej inwestycji. No on nie pożałuje, kurwa, jak to ja kupiłem. Ezekiel zastąpi cię w wiosce. Świetnie. Pokręcę się tu jeszcze chwilę, a później wyruszę do miasta. Dobra. To słychać. Dzięki twojej pomocy z Glejtem. Dobra, wszystko elegancko. Pokaż towary. Masz coś super fajnego do sprzedania? Super Giga Cox. No to jest na przykład fajne, ale kosztuje za dużo. Mał Coachan Beltów, na pewno to kupię. Bo jak ty mówisz, że ty uciekasz, to nie uciekasz. Nie na moje warcie. Muszę wszystkie coachany kupić. A to ja kupiłem coacha Beltów? Ja kupiłem coacha Beltów? Ja pierdolę, oczywiście, że kupiłem coacha Beltów. Dobra. Tam jakiś giga kretynem. Idę jeszcze do Ezekiela zobaczyć, co się dzieje. Albo się kimnę i wtedy pójdziemy do Ezekiela zobaczyć, co się dzieje. I będziemy kończyć ten odcinek, bo 42 minuty. Poprzedni też około 50 minut. Co prawda takie mam wrażenie przymulone. Taki mało śmieszny dzisiaj jestem. Coś tak nie gagów sobie takich nie wymyślam. Nie walę żartami. Przez to wydaje mi się, że odcinek jest taki średni, ale jeżeli wam się podoba, to możecie zostawić lajka, oczywiście subskrypcję, napisać komentarz i napisać, czy jestem, czy... Nie wiem, jak wychodzą te odcinki, ja mam wrażenie, że dużo w nich... O, co to za stanowisko, proszę pana? Witam serdecznie. Opłaciłem Wejta. Przyślę do ciebie swoich ludzi. Niesamowite. Nie wiem, jak ja ci się za to wszystko odwdzięczę. Naprawdę dobry z ciebie chłopak. Dzięki. Jakie dom interesy? Na razie powoli, ale widzę tutaj niemały potencjał. No jest szefowe tutaj stanowisko. Będziesz miał taniej wszystkie rzeczy? Chuja będziesz miał taniej. To po co ja to... O, mikstura szybkości, to akurat fajne rzeczy. A jakby tak przyinwestować i kupić jakaś sierwojada i je sprzedać później. Chociaż ja i tak dostaję chyba 8 sztuk złota, więc... Wicker to szczura, wytrychy. No nie masz nic turbo ciekawego, widzę. Mułowaty mirt. Chlebowe smarowidło ze smoczego korzenia. Ile? Premia do siły, odnowa punktów trafień i wartość jebane 1400? Ty, a jak ja... Jak ja bym zabił Ezekiela, to ja go mogę okraść z tych wszystkich towarów?
No i pierdolę, że ja go mogę okraść. Ale to nie wiem, czy chcę. Lorowo nie pasuje, ale coś mnie tak korci, że tak przydymić na końcu. Idę do Bastiana, słuchaj. Sprzedaję ci wszystkie ja, Sierwojada, i tutaj się widzimy. Oczywiście, że jutro, widzowie, bo odcinki są codziennie, dwa razy dziennie. Wpadajcie na streama, tam giga poddymiamy. Dzięki, że jesteście. Dzięki za 6000 wyświetleń w kurwa w 5 dni. Jesteście giga kochsami. Cieszę się, że mogłem pomóc, cieszę się, że oglądacie tą serię i sorry, że dzisiaj taki mało błyskotliwy, tak komentuję, kurwa, Dariusz Szpakowski. Dobra, biegniemy tu, w prawo idziemy, tu gadamy, ale taki mało, coś nie poddymiam dzisiaj. Coś mało śmieszny jestem, ale to może dzień, jutro będą giga dymy i giga śmieszność. I sorry, że o tej odcinek jest i pozdro. Do jutra. Jema.